wszystkim, z tej strony Katie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym miesięczniku na tym kanale, chociaż bardziej powinnam powiedzieć dwumiesięczniku, bo troszkę mi się przedłużyło, prawda? I ja w ogóle zdaję sobie sprawę z tego, że ten film pojawia się okropnie późno, bo to jest chyba najbardziej spóźniony miesięcznik i dwumiesięcznik w historii tego kanału, ale no jakoś nie mogę się pozbierać po tym grudniu, powiem wam. I jestem tak spóźniony ze wszystkim, że masakra. I w ogóle newsów mamy całkiem sporo do omówienia, ponieważ są to newsy z dwóch miesięcy, a nie z jednego. Więc no, lećmy z tym szybciutko. Chociaż w ogóle jeśli chodzi o miesięczniki, to mam trochę problem z tą serią, ale może więcej o tym będę mówić pod koniec, ponieważ kurde, nie wiem, możliwe, że będą jakieś zmiany w tej serii, albo w ogóle będę z niej rezygnować, nie wiem, ale to zostawmy sobie to na koniec, a teraz lecimy z tymi newsami, bo naprawdę jest tego całkiem sporo. Tak więc 1 listopada dostaliśmy informację, że Taika Waititi ma zostać reżyserem filmu Tower of Terror, czyli kolejnego filmu, który będzie inspirowany atrakcją z Disneylandu. I wcześniej o tej produkcji słyszeliśmy tyle, że producentką ma tutaj być Scarlett Johansson, więc w pewnym momencie były trochę takie niepewne informacje, czy w ogóle ten film powstanie, czy też nie, bo była cała ta afera związana ze Scarlett Johansson, no ale już został tutaj przypisany reżyser, więc chyba produkcja ma się całkiem dobrze i faktycznie powstaje. 2 listopada pojawiła się informacja, że Disney pracuje nad filmami na podstawie serii książek Kingston i możecie tej serii nie kojarzyć z racji tego, że po pierwsze to jest bardzo świeżutka seria książek fantasy, gdzie dwie książki póki co pojawiły się z tej serii, nie wiem czy będzie więcej, i obydwie miały premierę w 2021 roku. Jeszcze nie mają polskich wersji, no ale już wiadomo, że Disney pracuje nad serią filmów na podstawie tych książek. Jeszcze nie wiadomo, gdzie te filmy będą się ukazywać, czy to będą filmy kinowe, czy pojawią się na Disney+. Ja bardziej obstawiam to drugie, nie wiem, jakoś mam wrażenie, że teraz z tego typu produkcjami Disney raczej nie będzie ryzykował, żeby wypuszczać je do kin, tylko raczej będzie to wszystko robić trochę mniejszym kosztem na potrzeby tej platformy streamingowej, więc no, przypuszczam, że nikt z was jeszcze tych książek nie zna na tyle, żeby się jarać tą informacją, ale jak tak czytałam pokrótce, o czym te książki są, to zapowiada się to całkiem ciekawie. No jest to taka fantastyka dla troszkę młodszej młodzieży. No i zapowiada się całkiem ciekawie. Oczywiście macie podlinkowane artykuły na temat tego projektu, że mają powstawać filmy na podstawie tych książek i tam jest też krótki opis tych książek, jeśli jesteście zainteresowani. Oczywiście kot sobie tutaj pazurki tępi, zignorujmy to. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o te filmy. 4 listopada pojawiła się wspaniała informacja, o której już wspominałam podczas livemasów, że Gal Gadot zostanie złą królową w aktorskiej Królewnie Śnieżce, co mnie strasznie dobija. W ogóle patrząc na to, co się dzieje z tym filmem i jakie aktorki są brane do ról tutaj, to no trochę się boję tej produkcji i coraz bardziej jestem nią zmartwiona. Jedyne co mnie cieszy, to to, jaka scena wszystko została tutaj do tego projektu przypisana, ale do tego przejdziemy później. Ale no ta Gal Gadot to, no możecie ją lubić, możecie ją nie lubić. Ja za nią jakoś szczególnie nie przepadam, ale najbardziej przeszkadza mi to, że ona po prostu jest moim zdaniem za młoda do tej roli, ale okej, no niech będzie. 5 listopada odbyła się premiera Eternals. Co prawda takiej pełnej jakiejś recenzji albo mówienia tego filmu na moim kanale nie było. Mówiłam o nim trochę w ramach live'a na kanale, więc tutaj podrzucę wam link do tego, jeśli chcecie sobie obejrzeć. Chociaż z tego co pamiętam, to był live, na którym ja mówiłam o różnych rzeczach, a o Eternals między innymi też, więc no, jeśli chcecie jakąś taką moją dłuższą opinię, to tam trochę mówiłam. Film jest nie najgorszy, będę też o nim jeszcze wspominać w podsumowaniu 2021 roku, ale no, jest okej. Sporo zyskał w moich oczach tak trochę po premierze, więc no, nie będę się tutaj jakoś bardzo rozgadywać na ten temat. Karma! Ja nie wiem, próbuję ignorować tego kota, ale jest to strasznie ciężkie.
Dalej, 8 listopada ruszyły zdjęcia do Strażników Galaktyki 3. Premiera w tym momencie jest zaplanowana na 5 maja 2023 roku. No i tutaj też było nieco burzliwie, bo ten film w pewnym momencie stracił reżysera, po czym się okazało, że nie, no co wy, jednak reżyser cały czas jest przy tym projekcie i film powstaje. Więc film powstaje, zdjęcia ruszyły. I jeszcze tego 8 listopada dostaliśmy takie informacje, że prace nad Rogue Squadrons, czyli filmu z uniwersum Gwiezdnych Wojen, tutaj prace się troszeczkę opóźniają. Premiera jest póki co planowana na 22 grudnia 2023 roku, jednak no istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta data się przesunie. 10 listopada, jeśli dobrze pamiętam, to było to w ramach kolejnego Earnings Call, Bob Chapek poinformował, że w 2022 roku planowany jest start Disney Plusa w kolejnych 50 krajach, w tym w Europie Centralnej, Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Południowej. I powiem wam, że to jest informacja naprawdę zaskakująca, no bo to nie jest tak, że w 2022 roku chcą ogólnie działać w 50 krajach z Disney Plusem, tylko chcą wejść do nowych 50 krajów. To jest bardzo dużo, więc no myślę, że możemy być o tą Polskę spokojni. W tym momencie w dalszym ciągu nic się nie zmieniło. Plan jest taki, że u nas w Polsce start ma się odbyć na lato 2022 roku, więc no to już coraz bliżej, jeszcze tylko kilka miesięcy i będziemy wreszcie mieć tego Disney Plusa, więc bądźmy cierpliwi, wreszcie go dostaniemy. I 12 listopada odbyło się Disney Plus Day, gdzie zapowiedziano bardzo dużo produkcji, jednak całe moje omówienie bardzo długie znajduje się w osobnym filmie, więc tutaj was serdecznie zapraszam, bo no może nie było tam zbyt dużo nowych informacji, ale było tam bardzo dużo ogólnie informacji, więc odsyłam. Warto obejrzeć, jeśli jeszcze go nie widzieliście. 16 listopada, więc już tutaj jakby nie będę wspominać o tym wszystkim, co się odbyło podczas Disney Plus Day, no bo jest to tam, tak? No. 16 listopada pojawiła się informacja, że Greta Gerwig została scenarzystką aktorskiej Królewnej Śnieżki i możecie ją znać przykładowo z Małych Kobietek albo z Lady Bird, więc to są dwie bardzo dobre produkcje. Ogólnie scenarzystka jest naprawdę znana, doceniana, oscarowa i tak dalej. I to jest ta jedyna rzecz, która mnie cały czas pociesza, że może ta śpiąca Królewna Śnieżka, śpiącą królewnę aktorską już poniekąd mieliśmy. Może ta Królewna Śnieżka nie będzie taka zła? No nie wiem, no jaką ja mam opinię na temat ogólnie remake'ów aktorskich Disneya, to raczej już wszyscy wiedzą, ale no i tak zawsze chcę, żeby były one lepsze niż gorsze, więc no cóż. Może tutaj ta scenarzystka przynajmniej sprawi, że produkcja będzie nie najgorsza. No. 17 listopada pojawił się nowy zwiastun Turning Red, czyli po polsku to nie wypada. Reakcja jest na kanale, zapraszam. Tylko z takich nowszych informacji, co prawda to jest informacja sprzed kilku dni, już ze stycznia, więc teoretycznie nie powinnam o tym wspominać w tym dwumiesięczniku, ale już wspomnę. Pojawiła się informacja, że Turning Red będzie mieć premierę na Disney Plusie. Tak samo jak Soul, tak samo jak Luca, ominie kina i od razu trafi na Disney Plus. Co prawda Polski to nie dotyczy, ponieważ Soul i Luca to były filmy, które trafiły tylko i wyłącznie na Disney Plus i ominęły kina na przykład w USA, ale tam, gdzie Disney Plusa nie ma, to trafiło do kin. Więc my pewnie, to nie wypada, dostaniemy normalnie jeszcze w polskich kinach. Wątpię, żeby Disney Plus zadebiutował w Polsce przed 11 marca. Byłoby wspaniale, ale wątpię, więc no raczej jeszcze ten film dostaniemy w polskich kinach, ale i tak przykre to jest. Naprawdę zawsze szkoda, jak te filmy omijają kina, bo i ludzie, którzy lubią oglądać filmy w kinie, nie mogą obejrzeć filmu w kinie, a poza tym mam wrażenie, że twórcy strasznie obrywają. Wiecie, kiedy pracują latami nad produkcją, która ma trafić do kin, po czym się okazuje, że ha, 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 nie, nie trafi do kin, trafi na Disney Plus. Tylko i wyłącznie. No przykre to jest, więc wielka szkoda, no ale przynajmniej możemy mieć pewność, że 11 marca odbędzie się premiera tego filmu. Jeśli polskie kina będą wtedy otwarte, to w polskich kinach wtedy też. Nic się póki co nie zapowiada, żeby mieli nam zamykać kina, więc mam nadzieję, że tego nie zrobią. No.
Ale tak, to nie wypada już 11 marca i tak, reakcja na zwiastun jest na kanale, jak coś. Tak, 18 listopada dostaliśmy nowy zwiastun Nightmare Alley, czyli Zaułku Koszmarów po polsku. To jest produkcja, o której ja wspominałam w ramach zapowiedzi na 2022 rok i premiera odbędzie się już 28 stycznia. Więc no ja czekam, bardzo mnie ta produkcja interesuje. I jeszcze 18 listopada Kevin Feige poinformował, że pracuje nad nowym, ściśle tajnym Marvelowym projektem, w który zaangażowany jest Scarlett Johansson i podobno nie jest to w żaden sposób związane z Czarną Wdową, więc nie wiadomo na jakiej zasadzie Scarlett Johansson jest zaangażowana w ten projekt, ale no ostatnio całkiem sporo produkuje ona produkcji dla dla Disneya, więc no zobaczymy, cóż takiego dla nas szykują, no bo nic więc nie zdradzili. Tylko, że powstaje jakiś ściśle tajny projekt i Scarlett Johansson tam macza w tym swoje paluszki i jest to projekt Marvelowy. No ale póki co to tyle. Okej, 22 listopada pojawił się w sieci wywiad Łysego z Marvela z Piotrem Adamczykiem. No jest to oczywiście wywiad związany z tym, że Piotr Adamczyk gra w Hawkeye'u, w najnowszym serialu Marvela. No oczywiście pojawiają się tam też inne tematy w tym wywiadzie, ale zapraszam serdecznie do obejrzenia, trwa niecałą godzinkę. Link macie w opisie. No ogólnie to jest, myślę, że taka rzecz, którą warto wspierać i mieć takie, o Jezu, jak super! Wiecie, Piotr Adamczyk w Hawkeye'u, Łysy z Marvela robi takie super wywiady i w ogóle, więc jej, fajnie. Fajnie, super. No i 24 listopada odbyła się premiera serialu Hawkeye. Bardzo krótkie moje omówienie znalazło się w jednym z live masów. Co prawda, no tu zaraz mi się skończą karty, więc postaram się też linkować te moje produkcje, te moje filmy, o których wspominam, te moje filmy i live'y postaram się też linkować w opisie. Ale no, Hawkeye'a tak, obejrzałam całego, miał całe 6 odcinków, też z polską wersją językową się znajduję już w tym momencie na Disney Plusie. Jest to serial całkiem fajny, chociaż moim zdaniem w dalszym ciągu gorszy od Loki'ego i WandaVision, ale jest całkiem spoko i go lubię. Więc no polecam, jeśli macie dostęp do Disney Plusa, ponieważ jest tam Piotr Adamczyk z absolutnie wspaniałą rolą Polaka. Ale to pewnie już widzieliście na internecie całkiem sporo urywków z tego, bo no ciężko uniknąć tych wspaniałych fragmentów z Hawkeye'a z Adamczykiem, bo są wspaniałe. 25, 6 i 7 listopada na Disney Plus odbyła się premiera 3-odcinkowego dokumentu The Beatles Get Back. To jest produkcja, o której wspominam już bardzo dawno, bo ona miała trafić do polskich kin jako film, ale potem zostało to przerobione na 3 odcinki dokumentu, który jest tylko na Disney Plusie w tym momencie. Jest po polsku, więc jak ktoś ma dostęp i chce obejrzeć sobie dokument o Beatlesach, to jest. No. I tym wspaniałym akcentem kończę ten wątek. Jak zaczęłam, to warto było skończyć, nie? 26 listopada, w ogóle dużo tych premier, odbyła się premiera Encanto w polskich kinach, bo w Stanach to było 2 dni wcześniej, 24 listopada. Tak, nasze magiczne Encanto w pełni po polsku, dla mnie po prostu Encanto. Bardzo długie moje omówienie znajduje się na kanale, więc zapraszam, chociaż możliwe, że tu już karty mi się skończyły, więc no link na pewno podrzucę wam w opisie do mojego naprawdę długiego omówienia. I od 24 grudnia film ten znajduje się również na Disney Plus. Co prawda jeszcze w tym momencie nie ma polskiej wersji językowej tam, ale można sobie obejrzeć w oryginale z wspaniałymi angielskimi akcentami i w ogóle piosenkami, które moim zdaniem są dużo lepsze po angielsku. Ja w ogóle zapraszam na naszego Discorda, dzwoneczki Kate, ponieważ tam tak mniej więcej raz w tygodniu się uruchamiam z takim, a wiecie co jeszcze jest lepsze w oryginalnej wersji Encanto i zostało zepsute w polskiej wersji? Ja po prostu kocham, jak nachodzi mnie taka myśl w ciągu dnia i tak stwierdzam, muszę się tym pochwalić, jak tą rzecz zepsuli w polskiej wersji Encanto. Znaczy, nie no, ten polski dubbing Encanto nie jest zły, ale bardzo dużo takich delikatnych smaczków, które super
wypadają w oryginale, są tak zepsute przez to, że w polskiej wersji po prostu nie da się oddać pewnych rzeczy, że no naprawdę serdecznie polecam obejrzeć Encanto w oryginale, bo ten film moim zdaniem jest dużo lepszy w oryginale, a po polsku i tak jest bardzo dobry, ale w oryginale jest jeszcze lepszy, więc no, ale ja jeszcze od Encanto wspominałam bardzo dużo, trwało to 50 minut moje omówienie, a zapewne będę o tym filmie wspominać jeszcze nie raz na tym kanale, więc spokojnie. Będzie jeszcze Encanto na tym kanale na pewno, a jeśli nie lubicie tego filmu, to przygotujcie się, bo będę was tym jeszcze męczyć. No, ale jeszcze tego 26 listopada pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu The Marvels. Marvelek, które ukazują strój Miss Marvel, jaki będzie miała w tym filmie kinowym, ponieważ jaki kostium będzie mieć w serialu, to już wiemy, ale no w tym filmie kinowym będzie jednak ten kostium odrobinę inny, więc już mniej więcej po zdjęciach możemy tam zobaczyć, jak to będzie wyglądało. W tym momencie premiera jest zaplanowana na 17 lutego 2023 roku, jeśli chodzi o Marvelki. Kocham ten polski tytuł, błagam, przetłumaczcie to, tak? 1 grudnia pojawiła się informacja, że pani Kobi... O Boże, jak to się... Nie, dobra, nie będę tego łamać. Czekajcie chwilę. Kobi Smulders. Kobi Smulders? Chyba, przepraszam. No generalnie to jest ta aktorka, która gra Marię Hill w MCU. Zapisałam sobie to i wcześniej sobie tak myślałam, że muszę sprawdzić, jak to się czyta, i tego nie zrobiłam. A ma to imię i nazwisko takie dość zastanawiające, ale no. Ta aktorka, którą możecie znać na przykład z Jak poznałem waszą matkę, jestem boomerem, i z MCU, pojawi się również w Secret Invasions. To jest no, generalnie informacja, która nie jest jakoś bardzo zaskakująca. Można było przewidzieć, że Maria Hill się pojawi produkcji związanej z bardzo, bardzo Nickiem Fury'm, ale no tak, oficjalnie zostało to potwierdzone, że się pojawi. I premiera jest zaplanowana na 2022 rok, w tym momencie jeszcze nie ma daty dziennej zaplanowanej, ale no w tym roku ma się ten serial pojawić na Disney Plusie. 8 grudnia pojawiła się informacja, że premiera epoki lodowcowej Przygody Dzikiego Baka zostanie przesunięta z 28 stycznia na 25 marca 2022 roku. Ale z tego co rozumiem, to tylko w Europie, bo w USA w dalszym ciągu ta data będzie mieć, znaczy ta premiera odbędzie się 28 stycznia, więc ta data zostaje, ale w niektórych krajach to będzie dopiero w marcu. Ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w niektórych krajach będzie ta stara data, w niektórych krajach będzie to no, 2 miesiące później, ale no, nie wiem, może mają jakiś problem z tłumaczeniami, z produkcją dubbingów, no nie wiem, ale no tak, jeśli czekacie, to daję znać, że na przykład w Disney Plusach europejskich to będzie bardziej w marcu niż w styczniu. No ja nie czekam, bo mnie ta produkcja to... Po pierwsze nie lubię za bardzo epoki lodowcowej, a po drugie brzydka jest dla mnie ta produkcja, przynajmniej się tak zapowiada, więc dlatego raczej nie będę oglądać, ale jak czekacie, to daję znać, nie? No, dalej, 9 grudnia pojawił się first look animacji Strange World, czyli po polsku Dziwny Świat, najprawdopodobniej będzie ten tytuł. To jest produkcja, o której już wspominałam przy zapowiedziach na 2022 rok. Premiera jest planowana na 23-25 listopada 2022 roku. Przypuszczam, że w Stanach to będzie 23, a w Polsce 25, bo tutaj no, z różnymi datami możecie się spotkać. W Polsce raczej 25, bo to jest piątek, nie? Ale bardzo dziwi mnie to, że mnóstwo jakichś takich portali informacyjnych podaje informacje, że teraz Disney zapowiedział tą produkcję, że wcześniej w ogóle nic o tym nie było mówione i dopiero teraz pojawi się first look i Disney zapowiedział, że powstaje ta 61. animacja Walt Disney Animation Studios. I dziwi mnie to, bo tak naprawdę to informacje o tej animacji były w internecie już od dość dawna, tylko chyba dopiero teraz pojawił się ten first look, ta pierwsza grafika promująca ten film. I chyba też dopiero teraz pokazano nam nowe logo, ponieważ wcześniej ta produkcja miała mieć inny tytuł.
Możliwe, że to wynika z tego, że zmienili tytuł tej produkcji, dlatego tak dużo ludzi myśli, że to jest coś zupełnie nowego. Chociaż przyznaję, że jak ja robiłam zapowiedzi na 2022 rok, to też mnie zdziwiło, że pierwszy raz widzę coś takiego i nie słyszałam wcześniej o tej produkcji. No ale jak ktoś głęboko siedzi w takich tematach, to nie jest jakaś super nowa informacja, tylko może dopiero teraz wyszła tak szerzej na światło dzienne. No ale tak, produkcja powstaje, będzie w listopadzie tego roku, więc no warto czekać, bo ta grafika całkiem ciekawie się zapowiada i myślę, że to będzie całkiem interesujący film. Ale no, nie wierzcie ludziom, którzy mówią wam, dopiero dzisiaj Disney zapowiedział, bo często w ogóle widziałam, że ktoś wrzucił taki post gdzieś na którąś grupę, chyba 29 grudnia, że Disney dzisiaj zapowiedział. A tak naprawdę to ten first look chyba się pojawił 9 grudnia? No nieważne, taka dłuższa dygresja na temat tego, jak często internet odkrywa coś zupełnie nowego, co już tak naprawdę wiadomo od roku, nie? No, ale 10 grudnia odbyła się premiera West Side Story w polskich kinach. Niestety nie udało mi się tego filmu zobaczyć, co strasznie mnie smuci. No ale jakoś tak w okolicach premiery nie miałam czasu, a później to już leciało w takich godzinach, że w ogóle mi to nie pasowało i ostatecznie nie dałam rady tego filmu zobaczyć, więc mam nadzieję, że szybko trafi na Disney Plusa, żebym mogła nadrobić, bo mega na tą produkcję czekałam, a ostatecznie jej nie zobaczyłam. Więc jeśli wy widzieliście West Side Story, to możecie mi napisać w komentarzach, jak wiele straciłam. Nie obrażę się. I jeszcze 10 grudnia podczas The Game Awards ukazano nam pierwszy cinematikowy zwiastun gry Star Wars Eclipse. I grę tę tworzy Quantic Dreams, czyli studio, które dało nam Detroit, Become Human albo Heavy Raina. I tak zupełnie szczerze, jak mam tą informację, widziałam ten cinematikowy zwiastun, który absolutnie nic nam nie mówi, poza tym jaki mniej więcej klimat ma się pojawić w tej grze. I tak jakby, co w ogóle, o czym ma być ta gra? W sensie, jaka ma być mechanika w tej grze? To ma być taka gra, jakie znamy od tego studia, czyli typu Detroit albo Heavy Rain, że ma być to taka gra z wyborami, gdzie bohaterowie mogą nam zginąć, jeśli podejmujemy złe decyzje, i taka gra będzie w klimatach Gwiezdnych Wojen? Czy to będzie zupełnie inny typ rozgrywki, tylko po prostu w świecie Gwiezdnych Wojen i przy okazji robi to studio, które dotychczas nie robiło innych gier? Nie wiem, nie umiem sobie zupełnie wyobrazić, czym to ma być, no bo ten zwiastun nic tam nie mówi, ale no ma się to toczyć w czasach ery Wielkiej Republiki i nie znamy jeszcze żadnej daty premiery ani nic, ale gra powstaje i serio, jakby to studio tworzy grę z Gwiezdnych Wojen, co w ogóle? Nie. Jeszcze ja się cieszę, jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że gra będzie okej, ale jakoś tak nie umiem sobie wyobrazić takiego Detroit w świecie Gwiezdnych Wojen. Kumacie, o co mi chodzi, nie? Mam nadzieję. No nic. Dalej, 13 grudnia pojawiła się strasznie smutna informacja, że dziennik przyszłej pani prezydent został anulowany po drugim sezonie, więc już żadne kolejne sezony nie powstaną. Szkoda. Ja oglądałam pierwszy sezon, bardzo mi się podobał. Niestety drugiego jeszcze mi się nie udało obejrzeć, nie miałam czasu, bo oglądałam inne rzeczy. Ale no, lubię ten serial i z tego co słyszałam, to w ogóle drugi sezon kończy się tak, że straszna szkoda, że trzeci nie powstanie. Więc no, teraz to nawet nie wiem, czy chcę oglądać ten drugi, jak wiem, że kończy się tak, że szkoda, że nie będzie trzeciego. No ale okej, szkoda wielka. 16 grudnia pojawił się zwiastun How I Met Your Father, czyli po polsku Jak poznałam waszego ojca lub twojego ojca, bo nie wiadomo ile tych dzieci będzie. Ale w roli głównej będziemy tutaj mieć Hilary Duff. Będzie to produkcja Hulu, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że serial ten trafi również na Disney Plus w ramach zakładki Star. Jednak patrząc na te oceny, które jeszcze mam na YouTubie i jestem w stanie je widzieć, bardzo się cieszę, to takie mieszane to przyjęcie, więcej jest łapek w dół niż w górę pod tym zwiastunem. No ja nie jestem jakąś niezwykłą fanką, jak poznałem waszą matkę, żeby się jarać tym serialem, jednak jestem nim całkiem zaintrygowana, więc zastanawiam się, z czego wynikają te negatywne oceny, z tego, że ludziom się nie podoba to, w jakim kierunku zmierza ten serial.
czy to, że w ogóle ktokolwiek tyka im ich świętość i powstaje coś z tej franczyzy. Jak poznamy waszą matkę? Nie wiem. Ale premiera się odbędzie już 18 stycznia, więc no dosłownie za kilka dni. I nie wiem, szczerze mówiąc, czy to na pewno trafi na Disney+. Zakładam, że tak będzie, ale może się mylę, nie wiem. No tak czy inaczej jest to produkcja Hulu i możecie mi dać znać, co o tym sądzicie w komentarzach, bo w sumie jestem ciekawa, dlaczego tak dużo ludzi jest negatywnie nastawionych do tej produkcji. Chociaż tak samo się dziwiłam, jak powstawał ten nowy Kevin sam w domu, a jak zobaczyłam tą produkcję, miałam takie, o, okej, warto było być negatywnie nastawionym, bo film wyszedł kiepsko. No ale tutaj nie wiem, może ten serial będzie okej, nie mam pojęcia. I dalej, co mamy? 17 grudnia odbyła się premiera Spider-Man No Way Home, czyli Spider-Man bez drogi do domu po polsku. Troszeczkę mówiłam o tym filmie na live masach. Dłuższy materiał nie powstał na ten temat i już raczej nie powstanie, bo nie miałam na to czasu i nie mam za bardzo na to czasu i mam wrażenie, że po tak długim czasie po premierze trochę nie ma sensu, żebym teraz robiła jakieś omówienie albo recenzję. Będę o tym trochę wspominać przy podsumowaniu 2021 roku, ale no raczej nie będzie jakiegoś dłuższego, osobnego materiału. Nie wiem, dajcie znać, jakbyście bardzo chcieli, chociaż no wątpię, żebym miała czas coś takiego robić, ale film jest fajny. Ja wiem, że ten film, kurczę, stoi głównie fanserwisem, ale no lubię ten film. Naprawdę go doceniam za wiele rzeczy, chociaż ma wiele błędów. To lubię go całkiem. Ale dalej. 21 grudnia pojawił się nowy zwiastun Śmierci na Nilu. Premiera już 11 lutego 2022 roku. Czekam bardzo mocno, ale o tym też już mówiłam w zapowiedziach na 2022 rok. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to lećcie oglądać te moje zapowiedzi na 2022 rok, bo sporo tam mówiłam, więc zapraszam. Bo warto obejrzeć. 22 grudnia pojawił się pierwszy teaser Doktora Strange'a drugiego in the Multiverse of Madness. To była druga scena po napisach Spidermana. Sorry za spoiler, no ale 22 grudnia już to mamy normalnie w internecie jako teaser. I no, ja wspominałam, że będę jeszcze narzekać na ten polski tytuł, ale teraz to już jestem tak bardzo skołowana, że już nie wiem, co myśleć. Ponieważ, słuchajcie, pewnie już mniej więcej się orientujecie, że ten film miał mieć polski tytuł Doktor Strange w Wieloświecie Szaleństwa. Ja tam troszeczkę narzekałam, że bez sensu ten wieloświat, bo zmieniają nam coś, co już było w polskiej wersji ustanowione, jak się nazywa. Po czym podczas tego, jak ten teaser trafił do sieci, okazało się, że zmienili ten polski tytuł i jednak ten polski tytuł to będzie Doktor Strange w Multiversum Obłędu. I stwierdziłam, że no w sumie to fajnie, że jest to multiversum, ale z drugiej strony to goddammit, już niech nie zmieniają, jak już coś postanowili. Ale słuchajcie, jeszcze jeden twist w całej tej historii. Okazuje się, że w wielu oficjalnych źródłach disneyowych, na wielu oficjalnych stronach Disneya i tak dalej, dalej możemy zobaczyć ten pierwszy polski tytuł, czyli W Wieloświecie Szaleństwa. I nie wiadomo, czy to jest niedopatrzenie, czy błąd, czy ktoś tego jeszcze nie zmienił, czy w sumie to który ten tytuł będzie oficjalny. Nie wiadomo, bo na plakacie nie ma tytułu, więc no, cholera wie. Więc ja już nie narzekam. Znaczy, poza tym, że kochany Disneyu, znaczy polskie oddziale Disneya, ogarnij się z tymi tytułami, bo ja już nic nie rozumiem. Ja nie wiem, co ja mam ludziom mówić. Jak do dzisiaj ludzie mi narzekają, że przecież to jest Vaiana, a nie Moana, ale z tym Doktorem Strange'em, to ja się przez lata nie pozbieram. Ale pamiętajcie, już olejmy to multiversum, olejmy ten wieloświat. Doktor Strange 2 ma jeden prawilny tytuł, którego powinniśmy się trzymać, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Jest to Multiverse of Madness. Proste, nie? Proste, tak. Więc trzymajmy się angielskiego tytułu i wszyscy będziemy wiedzieć, o co chodzi. A to, czy to będzie Wieloświat Szaleństwa, czy Multiversum Obłędu, olać ich tam. Głupie są te polskie tytuły. Olejmy je zupełnie. No, ale
Jeśli chodzi o sam teaser, który pojawił się w sieci, no fajnie się to zapowiada, scena po napisach generalnie beznadziejna, ale jako teaser filmu spoko, czekam mocno, dajcie mi już ten film. Premiera 6 maja. No, się rozgadałam, kurde, miało być krótko, a wyszło jak zwykle. Ale zmierzając do końca, 25 grudnia ogłoszono, że premiera filmu Snickerella została przesunięta z 18 lutego na 13 maja. Tutaj już foliowa czepeczka Hype Trainu przypuszcza, że możliwe, że to będzie wskazywać na start Disney Plusa w Polsce. I będzie to jakoś właśnie w okolicach początku maja, więc zobaczymy, nic nie mówię, ja tylko mocno trzymam kciuki. Na tą Snickerellę jakoś ja bardzo nie czekam ogólnie, nie? Ale jeśli to przesunięcie ma nam wskazywać start Disney Plusa w Polsce, to fajnie. No. I 29 grudnia odbyła się premiera serialu Księga Boby Fetta. Póki co nie ma polskiej wersji językowej. Z tego co widziałam, to polską wersję ma zwiastun, ale sam serial jeszcze polskiej wersji nie ma. Nie wiem, nie oglądam, bo jeszcze nie widziałam Mando. Tak, wiem, przepraszam, kiedyś wreszcie nadrobię. Jak już obejrzę całą modę na sukces, ale no tą Księgę Boby Fetta jakoś nawet nie jaram się tą produkcją, bo ile Mando jeszcze całkiem chcę obejrzeć, tak tą Księgę Boby Fetta może kiedyś, ale niespecjalnie, więc no to tyle i tak całkiem szybko mi poszło, nie? Jak na to, że to jest dwumiesięcznik, to chyba nie najgorzej, ale jeszcze tak słowem zakończenia mogę powiedzieć, że ogólnie bardzo dużo produkcji na Disney Plusie dostaje polskie wersje językowe. Na grupie Disney Plus Polska codziennie wrzucają długaśne listy z informacjami, co dostało polską wersję z napisami, z dubbingiem, lektorem, więc zapraszam na grupę Disney Plus Polska na Facebooku, link macie w opisie, ponieważ będąc tam możecie być na bieżąco, co już można obejrzeć po polsku na Disney Plusie. Zapraszam, zachęcam, bo naprawdę dużo tego, na przykład ostatnio Luka dostał polską wersję i można go już obejrzeć po polsku, więc fajnie, warto to śledzić, bo naprawdę mnóstwo tych produkcji już ma polskie wersje na Disney Plusie. A jeśli chodzi o miesięczniki, słuchajcie, no jest trochę problem z tą serią, nie? Jakby nie ukrywajmy, wszyscy to widzimy, że te miesięczniki zwykle się pojawiają w okolicach 9-10 dnia miesiąca, czyli już wiecie, w 1/3 miesiąca dostajemy dopiero podsumowanie poprzedniego miesiąca. Strasznie się z tym nie wyrabiam. Nie zapowiada się, żeby ta sytuacja miała się poprawić, bo ja po prostu trochę nie mam czasu, żeby jednego dnia usiąść, zebrać te wszystkie informacje, film nagrać, zmontować, wrzucić wam wszystkie linki do opisu, co robię zawsze, bo macie linki do tych wszystkich informacji, o których mówię, macie też linki do newsów dodatkowych, o których już nie wspominam, żeby nie przedłużać, ale zawsze one tam są, jeśli chcecie sobie doczytać i mieć taki dodatkowy newsletter z podsumowaniem informacji z danego miesiąca, tylko że no jest to bardzo pracochłonny materiał, nie ukrywam. I mimo to, że już mam wspaniałą pomoc, ponieważ już moderacja mi pomaga, żebym miała jakąś taką zwięzłą listę tego, co się wydarzyło w danym miesiącu, no ale i tak kupę roboty muszę wykonać sama. I nie wiem, czy to ma sens, bo nie ukrywam, że miesięczniki to jest seria, która no ma jedną z najmniejszych ilości wyświetleń ogólnie wśród filmów na tym kanale i ja wiem, że ta seria ma dużo bardzo gorących fanów, którzy oglądają wszystkie miesięczniki, ale no jest was niewielu w stosunku do tego, ile tych widzów tego kanału jest ogólnie. No i trochę nie wiem, co z tym robić, bo ja bym chciała, żeby miesięczniki dalej powstawały, ponieważ one dla mnie też są całkiem fajną dawką informacji, bo gdybym tych miesięczników nie robiła, to o wielu tych rzeczach bym tak naprawdę nie wiedziała, bo sama bym nie doczytywała na temat tych wszystkich rzeczy. Ale no kurczę, ciężko znaleźć na to czas. I ja nie wiem, czy będę zupełnie rezygnować z tej serii. Możecie dać znać w komentarzach, jak bardzo wam zależy, żeby miesięczniki powstawały dalej. Czy na przykład wróciłabym do dwumiesięczników? Bo szczerze mówiąc, stworzenie tego dwumiesięcznika było całkiem proste i szybkie. Tylko to możliwe, że to wynika z tego, że było Disney Plus Day, które już odhaczyłam w osobnym materiale, nie? Więc kurde,
nie wiem, jeśli macie jakieś porady, sugestie, to piszcie w komentarzach. Jeszcze w tym momencie nie mówię, że rezygnuję z tej serii. Postaram się ją prowadzić dalej. Postaram się troszkę zmienić swój sposób pracy nad tworzeniem tych materiałów. No i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Bo no nie chciałabym tej serii zabijać. Bo wiem, że nie lubicie, jak zabijam jakieś serie na kanale. No ale jest to seria naprawdę strasznie problematyczna. Jeśli chodzi o to, jak dużo pracy muszę włożyć w to, żeby one powstawały, a to, jak naprawdę niewielkie wyświetlenia ostatecznie te miesięczniki później mają. Więc no, nie wiem. Czekam na wasze komentarze. Może trochę mi one pomogą w zadecydowaniu, co z tą serią zrobię dalej. Czy wrócę do dwumiesięczników, czy jeszcze coś innego zrobię. Od razu tutaj mogę powiedzieć, że nie powstaną żadne tygodniki ani dwutygodniki, bo to mi tylko doda więcej roboty, a nie sprawi, że będę im mieć mniej, więc to odpada. Raczej też bym wolała nie wracać do formy live'owej, bo kiedyś powstawały news live'y, ale to też nie jest do końca to, więc nie wiem. Ale już nie chcę przedłużać, bo miał ten materiał być w miarę krótki, a no, musiałam się rozgadać na ten temat. Więc no nie wiem, zobaczymy. Czekam na wasze komentarze. Też czekam na wasze komentarze na temat tych wszystkich newsów, które dzisiaj omówiłam. Co tam sądzicie? Czy widzieliście któryś z tych filmów, o których mówiłam? Co sądzicie? No, dajcie znać. Bardzo chętnie sobie wasze komentarze poczytam, podpowiadam sobie na nie. A póki co bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście za parę dni, jeszcze nie wiem kiedy, ale na kanale pojawi się podsumowanie 2021 roku, więc tak, spokojnie pracuję nad tym, będzie. No a co później, zobaczymy. Tak więc no, dziękuję. I oczywiście dziękuję bardzo serdecznie moim patronom, którzy są ze mną niezmiennie, za co bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ gdyby nie oni, to nie wiem, co by było. Ale no, dziękuję. No i do następnego. Pa, pa!